gdy nadzieja beznadziejnie gasła w nas. Zawołałeś, żeby zstąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył. Więc żegnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. W 1997 roku był Jan Paweł II. To jest jedyny kościół w naszej archidiecezji, który on poświęcał. Modlił się tutaj, niedaleko znajduje się krzyż, taki żywy pomnik obecności Jana Pawła II. I w tym roku ksiądz arcybiskup pragnął, aby w miastach, w których był Ojciec Święty, oprócz Przemyśla i Dukli, właśnie także w Krośnie, odbywało się takie duże czuwanie przed beatyfikacją. Tego wieczoru, kiedy łączymy się z całą Polską, kiedy łączymy się z czuwającą młodzieżą na Tor Vergata w Rzymie. Dlatego my się też tu spotykamy, żeby dzisiaj trwać na tej modlitwie z Janem Pawłem II, który zawsze o to prosił. Młodzież, która zjeżdżała zawsze na spotkania z Ojcem Świętym, no, w bardzo dużej ilości. Zawsze byli z Nim, zawsze trwali. I dzisiaj też nasza młodzież jest z wielu miejscowości, parafii, diecezji, spoza. Właściwie nawet od Ustrzyk Dolnych tutaj na Podkarpaciu, z Bieszczad, aż po Kraków, a nawet Poznań. Mamy młodzież, która przyjechała, by z nami razem animować, modlić się w czasie tego czuwania. Cała moja historia w ogóle zaczęła się, kiedy miałam 6 lat. Wtedy Jan Paweł II przyjechał do Krosna i przy barierkach na lotnisku przyjechał właśnie Ojciec Święty. Ja wtedy jadłam Grześka i cała ubrudzona czekoladą, mówię do mamy: mamo, Ojciec Święty przyjechał. Byłam bardzo wtedy zdziwiona, bo jako małe dziecko nie rozumiałam tego, jakże ważnego faktu dla Polski i dla naszego miasta. W 2003 roku wyjechałam z moją mamą do Włoch właśnie na audiencję z Janem Pawłem II. Trwało to bardzo krótko, ponieważ czekało bardzo wiele ludzi, ale były to niezapomniane chwile. No i jeszcze świadomość tego, że Jan Paweł II jest beatyfikowany, jeszcze bardziej nas uświęca. Pocieszycie i Duch Prawdy prowadza nas na drogi Bożego Miłosierdzia, przekonując świat o grzechu i sprawiedliwości i o sądzie. Te
takie spontaniczne okrzyki, zawołanie Santo Subito zaraz właśnie po śmierci Jana Pawła było dowodem, że wyczuwaliśmy chyba w osobie Ojca Świętego człowieka świętego już tutaj na ziemi, który pochylał się nad każdym człowiekiem, który każdego potrafił zauważyć. Taką cechą, którą przypisywano Ojcu Świętemu, było to, że mimo tłumów on potrafił słuchać człowieka, pochylić się nad każdym, indywidualnym, z którym rozmawiał. Miał dla niego chwilę czasu, słuchał go, to bardzo podkreślano. I myślę, że to jest takim dzisiaj czymś bardzo ważnym, bo chcemy radować się, cieszyć z Jego beatyfikacji, z Jego świętości, ale też chyba to jest zadaniem dla nas na pewno i to dzisiaj też w naszym czuwaniu chcemy jakoś ukazać, byśmy nie tylko w takich momentach pamiętali o Janie Pawle II, ale żeby to Jego dziedzictwo, Jego nauczanie i Jego świętość stała się naszym zadaniem, byśmy my byli tymi, którzy będą głosić i miłosierdzie, które On głosił, i stawać się tak jak On świętymi. Przyjmijmy te nogi miłosierdzia i odpalmy od tego ognia nasze świece jako wyraz naszej wdzięczności za życie Jana Pawła II i za jego świętość. Stałam w nauce Jana Pawła II. Jest to dla mnie wielki autorytet i uważam, że każdy z nas, Polaków, powinien podtrzymywać w jakiś sposób naukę Jana Pawła II, bo mimo, że umarło ciało, to duch powinien żyć zawsze. Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych ufamy Tobie. Miłosierdzie Jezu, wyjdź.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Będę śpiewał. Będę śpiewał Tobie. Nie pojechałam do Rzymu. To jestem tutaj. Prosta sprawa. Musiałam być. Chciałam być i z nim po prostu to przeżyć na nowo. To wszystko, to w ogóle zobaczyć od nowa to wszystko. Jesteśmy, bo jesteśmy chrześcijanami, którzy próbują żyć wiarą, przekazywać tę wiarę dzieciom i myślę, że jest to tak ważny moment w naszym życiu, że trzeba tu było po prostu być. Dodaje nam sił jego przykład, jego życia. Nas zachęca do tego, żeby dążyć właśnie do świętości. No.